Witam z tej strony Iwa. Chciałam zrobić krótki test i Wam pokazać, jakie są efekty tego testu. A mianowicie, kilka dni temu kupiłam kupowany taki normalny chleb, który możecie zakupić w każdym supermarkecie albo sklepie czy w piekarni. To jest ten chlebek. Chcę Wam pokazać, jak szybko rozwija się pleśń. Żeby mieć do czego porównać, odkładałam sobie chleb, który był upieczony na zakwasie, żebyście mieli świadomość tego, jak wygląda pieczywo na zakwasie po x czasu. Tak? Wszystkie te chleby były przechowywane w zwykłym takim woreczku foliowym. I teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda chleb, który jest zakupiony w sklepie po 4 dniach. Ewidentnie widać pleśń, tak? Czyli dzisiaj jest 4 dzień od zakupu. Już ta pleśń jest naprawdę widoczna nawet w środku. Jak się przyjrzymy, to już widać takie pajęczynki. Taką pajęczynkę jakby przez pająka oplecioną oznaki pleśni. To już po 4 dniach. Chleb zaczął pleśnieć już w zasadzie na drugi dzień, dlatego postanowiłam ten film nagrać. 5-dniowy chleb, tak? Tak. Chleb ma 5 dni, no ale jest upieczony na zakwasie. Tutaj mamy chleb, który ma 6 dni. 6 dni. Żadna pleśń, nic. Kompletnie. A to jest chleb, który ma 8 dni. I tutaj pojawiła się mała kropka pleśni. Po 8 dniach również ten chleb, mimo że już pleśnieje, po 8 dniach jeszcze ma tą elastyczność. I dlaczego tak się dzieje? W tych trzech przypadkach to jest chleb, który upieczycie w domu i Wam potrzebne do tego jest kilka podstawowych składników, takich jak na przykład zakwas, tak? Mąka żytnia, mąka pszenna, woda, sól. To jest wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby taki chlebek sobie upiec, tak? Tutaj mamy różne rodzaje, co jest cebulą zdziwiona. Tutaj ten chleb jest z cebulą i również się trzyma świetnie. Więc te chleby są w naturalny sposób wyprodukowane i one wytrzymają naprawdę długo. Po zasadzie kilku dniach pleśni ciągle nie widać. Nie śmierdzi pleśnią, więc nadal możemy go spożywać. Dopiero po 8 dniach pojawiła się tutaj pleśń. Natomiast ten chleb już w zasadzie na drugi dzień zaczął pleśnieć. Tutaj już mamy dość duże, no jest słabe światło, więc jest też słabo widać, że tutaj jest taka wielka plama pleśni. Natomiast ten chleb zaczął pleśnieć o wiele szybciej, a to ze względu na to, jakie ma sobie składniki. Teraz chciałabym Wam przeczytać, ile w zasadzie mamy chleba w chlebie, jeżeli chodzi o ten chleb kupowany. I powiem Wam szczerze, że to nie jest chleb, który kupiłam w supermarkecie, ale kupiłam w piekarni. Tak, tym bardziej jestem zaskoczona. Składniki. 30% mąka. Jest to mąka z pszenicy. 30% mąka z żyta. I mamy tutaj jeszcze mąkę ziemniaczaną. Drożdże, sól, mamy tutaj kminek, mamy tutaj koper, mamy tutaj jakiś składnik, którego nie potrafię zlokalizować, jakiś kondycjoner. Mamy tutaj kwas mleczny, kwas octowy, enzymy, stabilizatory, detaktoroza, to nawet nie wiem co jest, ciężko mi jest to wymówić. I mamy jeszcze kwas askorbowy. To nie daje się do gum do rzucia przypadkiem. No i potem mamy te magiczne związki zaczynające się na literę E. E472E i konserwant E200. No tak Wam powiem szczerze, że jak na taki mały chleb, gdzie mamy tutaj w zasadzie tylko 60% mąki w tym chlebie, no tak całkiem nieźle, prawda? To potem czym jest te 40% masy tego chleba? Powietrzem, wodą? Trudno powiedzieć.
Takie testy myślę, że będą się coraz częściej pojawiać, ale tutaj byłam bardzo zaskoczona, że ten chleb wytrzymał 8 dni i dopiero po 8 dniu pojawiła się pleśń. Natomiast ten już kompletnie nie nadaje się na drugi dzień. Na drugi dzień od daty zakupu, w zasadzie na drugi dzień wieczorem już pojawiła się pierwsza pleśń. Kurczę, to potem co my jemy, czym nas karmią, niesamowite. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.